Panie prezesie, wspomniał pan o inwestycjach w Czechach, na Litwie. Orlan jest też obecny w Niemczech. No bez entuzjazmu pan o tym wspomniał. Co będzie, co będzie z tymi inwestycjami? Wycofacie się? E... Każda z nich charakteryzuje się pewną specyfiką. Jak wiemy, próbowaliśmy sprzedać morzejki, kiedy Orlen znajdował się po pierwsze w dużo gorszej sytuacji finansowej, były dużo gorsze warunki makroekonomiczne, mówię o marżach rafineryjnych i wtedy morzejki przynosiły, generowały straty. W chwili obecnej za ostatnie kilkanaście miesięcy, czy kilka miesięcy morzejki przynosiły znaczne zyski, które były wynikiem bardzo dobrej sytuacji makroekonomicznej i wysokich marsz rafineryjnych dochodzących w momencie do nawet do 10 dolarów na baryłkę. Niestety ten e, dobry okres e, się skończył. Dzisiaj marże rafineryjne są na poziomie wyjątkowo niskim, około 2 dolarów, 2,5 dolara i nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli powrócić do 10 dolarów. Raczej będziemy się poruszać między 2 a 4 dolarami, może 5, takie są nasze e, przewidywania w tym zakresie, co spowoduje, że może znowu e, będą mniej zarabiać, e, gdyż nie rozwiązane są cały czas główne problemy e, tej firmy na Litwie, jeżeli chodzi o logistykę, choćby transport do Ręgę tą wydłużoną trasą. Tutaj w tej kwestii politycy litewscy, czy decydenci litewscy nie zrobili dla nas za wiele. Dzisiaj nie sprzedajemy może jak, bo po pierwsze nie mamy takiej sytuacji finansowej, żeby musieć to robić, po drugie nie pojawiła się oferta satysfakcjonująca, która by odpowiadała naszym aspiracjom, co nie wykluczone, że kiedyś w przyszłości znowu, jeżeli pojawi się taka oferta, zastanowimy się nad sprzedażą tego aktywa. Jeśli chodzi o Czechy, przez ostatnie dwa lata UniPetrol traci pieniądze, nie kontrybuuje pozytywnie do wyniku grupy kapitałowej. Istnieją bardzo duże problemy, które sygnalizowałem wielokrotnie w rozmowach z czeskimi politykami. Przede wszystkim z rozmiarem szarej strefy w Czechach, to jest do 20% szacuje się paliwa, które się wlewa i za które nie są płacone w pełni podatki. Drugim bardzo poważnym problemem naszej aktywności w Czechach są bardzo wysokie stawki za przesył ropy naftowej i produktów, którymi nas obciążają monopoliści czescy, czyli Mero i Czepro. Powstał polsko-czeski zespół rządowy, międzyrządowy, który ma te problemy zaadresować i czekamy na pozytywny wynik prac tego zespołu no bo w obecnej sytuacji rynkowej w Czechach nam bardzo ciężko prowadzi się biznes no i jeszcze został Orlando Deutschland w skali najmniejsza inwestycja y, wydawałoby się taka trochę z kosmosu, no bo ktoś kupuje 500 stacji y, na pod rynku. Pod marką Star to pod, ma trochę kosmos. No pod, miarką, o, pod marką Orlen zostały te stacje zakupione, natomiast dopóki nie zostały przemianowane na Star, to y, to paliwo się nie sprzedawało. Jeszcze wtedy zupełnie inaczej była, byli postrzegani e, Polacy, polskie firmy, percepcja nasza była zupełnie inna 10 lat temu, niż jest w tej chwili. Po rebrandingu na Star y, i po ściśnięciu koszt tych stacji i zwiększeniu sprzedaży na stacje zdecydowanie poprawiła się rentowność. Myślimy dzisiaj wręcz o powiększeniu liczby stacji na rynku niemieckim, gdyż tak jak powiedziałem skala nie ta sama co Morzejki czy Unipetrol, natomiast ta inwestycja przynosi zdrowy zwrot. Jeżeli poczytać dokument, trochę wokół niego krążymy, bo mówię o strategii Orlenu i zastawić to z, z, z pana opisem tego, tego dokumentu, to widać pewien dysonans, bo pan mówi o tym, że to jest ambitna, realistyczna, nie ambitna, ale realistyczna wizja. Z kolei z dokumentu wynika, że raczej jest dobrze, będzie więcej, jeszcze lepiej, będzie dywidenda, będą inwestycje, będzie na wszystko praktycznie. Jest pan kurtuazyjny w takim razie w opisie tej wizji? Bo nie. Zastrzega pan, że to jest w ogóle konserwatywne Założenia i nie ma się do czego przyczepiać. My zakładamy przede wszystkim, że rok 2013 będzie najtrudniejszym rokiem dla polskiej gospodarki i trudniejszym niż 2012. To widać nawet po spowolnieniu PKB. Szacuje się, że ten wzrost PKB w pierwszym kwartale wyniesie około 1%. Natomiast, tak jak też niektórzy analitycy sądzimy, że w drugiej połowie roku nastąpi odbicie nie tylko gospodarki. Czyli recesji nie będzie. Nie, ja nie, za, nie zakładam recesję, że, że nastąpi recesja w Polsce. Zakładam też, że w drugiej połowie Roku nastąpi poprawa koniunktury nie tylko na świecie i w Europie, ale również w Polsce i nastąpi pewnego rodzaju odbicie. Więc ta nasza strategia z wyłączeniem pierwszej połowy 2013, kiedy zdajemy sobie sprawę, że to będzie ciężki okres dla wszystkich, nawet konsumpcja paliw, jak na nią spojrzymy dzisiaj maleje. To liczymy, że w tym horyzoncie pięcioletnim jednak koniunktura, średnia koniunktura w tych, tej pięciolatce będzie znacznie lepsza niż w ostatnich czterech latach. Mówię ogólnie o Europie i o świecie i że w Polska gospodarka. Też w ten scenariusz e, oczywiście się wpisze. Poza tym przygotowaliśmy strategię e, i, i to e, polecamy wszystkim, którzy robią jakiekolwiek budżety, e, czy to nawet domowe, czy firmowe, czy, czy narodowe, żeby przygotowywać na, cie, na te ciężkie czasy strategię wariantową, czyli elastyczną. My mówimy o tym, że w, w wariancie e, konserwatywnym, jeżeli sytuacja makro będzie trudna, Zarobimy tyle i tyle, i w związku z tym, że zarobimy tyle i tyle, wydamy 15 miliardów na inwestycje, bo na więcej nas nie stać. Jeżeli natomiast przepływy gotówkowe będą lepsze, a szacujemy, że średnio one wzrosną, średnio o 44% w stosunku do poprzedniego horyzontu strategicznego, no to wtedy będziemy mieli więcej pieniędzy w puli i będziemy mogli wydać 22,5 miliarda złotych na inwestycje. Ale jesteśmy przygotowani na oba warianty.